Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 25 kwietnia 2023 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, prawda głoszona przez mojego Jezusa jest światłem, które oświetla waszą drogę do nieba. Odwróćcie się od wszystkiego, co fałszywe, i pozostańcie wierni naukom prawdziwego magisterium Kościoła mojego Jezusa. Uciekajcie od szerokich bram i zwróćcie się do Tego, który jest waszym jedynym, prawdziwym Zbawicielem. Wrogowie będą działać, aby odebrać wam prawdy nauczane przez prawdziwy Kościół mojego Jezusa. Wiele dusz zostanie wprowadzonych w duchową ciemność. Cierpię z powodu tego, co do was nadchodzi. Módlcie się bardzo. Kto jest z Panem, nigdy nie zostanie pokonany. Odwagi. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.